Ese martes con nuestro hermano. A veces espero. Y que me se podoba. Te fui a mi tato. A to bol taký rožný lokál. Potom najvadnie, že keď sa dáš vybrať na... Iby tam... My znajdujemy się akurat w podróży. Inni, chociaż przebywają w Berlinie, są chorzy i leżą w łóżku. Mimo to mogą dowiedzieć się z radia, wiadomości kulturalne o 6 wieczorem, że Teatr Renesans gra już po raz setny sztukę Valetka, czarującą paryską komedię, w której uroczy humor łączy się z głębszą problematyką. Jednak wiadomość ta może wywołać w nich najwyżej żal, że nie mogą pojechać na Hardenbergstrasse. W żaden sposób nie mogą tego zrobić. Teatr Renesans nie posiada bowiem absolutnie żadnych urządzeń dla chorych. Istnieją niewątpliwie ludzie w Berlinie, którzy czytają plakat Teatru Renesans i wątpią o prawdziwości, a także wadze drukowanej jego treści. Z niesmakiem czytają, że komedia Valetka jest czarująca. I dlaczego mam nie czarować? Nie chcę ulegać temu czarowi. Ci ludzie nie chcą uroczego humoru. Ich postawa życiowa jest poważna, poglądy ponure i wyniosłe. Uważają, że głębsza problematyka powinna być zawsze idealnie samotna. Uroczy humor należy unicestwić. W tak wielkim mieście jak Berlin mnóstwo ludzi podaje w wątpliwość, krytykuje i wyśmiewa mnóstwo rzeczy. Franek myśli, że ja jestem teraz u starego, a ja jestem jakby u niego samego, tylko że on o tym nie wie. I w ogóle nic nie mówi, a ja muszę wiedzieć dlaczego.
tym lesie tak miło chodzi. W szczególności z taką... to bardzo ładną dziewczyną. Oj, daj spokój. Ja wszak nie jestem ładny. Ale to wiadomo, że każda rzecz, a to każda rzecz ma swój czas. Czas na przykład szukania, czy czas gubienia, czas budowania, czy czas choroby, ale też zdrowia, i czas życzliwego budzenia się, śmierci. Masz blizny na ręce. Tak. Jesteś wytatuowany. Wszędzie. A na piersi też? Oczywiście, chcę to tam nie zaginę. A dlaczego dajesz się tatuować? Mówi, ale to zależy gdzie i dla kogo. Mogę sobie wyobrazić coś takiego. Miałam takiego jednego przed Frankiem. Boże! Zobacz, i tam tatuował, to ja się po prostu wstydzę powiedzieć. Dziewczyna mogłabyś mieć własnego, ale ty sam są ze mną chodzisz, Maćka! Dosyć! Nie ściskaj mnie tak, ja nie jestem z żelaza! Nie! Jesteś mięska! Chłopiącego mięska! Nie krzyć! Nie drzwi się! Nie drzwi się! Cholera jasna! Wszyscy usłyszą! Nie drzwi się! Chyba nie bije kobiet! Powiedział, że nie chce! Znam ją! Powiedział tak!
Powiedział, że nie wsiądzie z nami do auta, wie! O, ty świntuchy! Wsiądziesz do auta! Nie! I będziesz jeździł! Nie! Z nami! Nie! Ty będziesz udawał świętoszka! Morderca! Tylko powiedz z auta! Jesteś, masz tu zwykłą kurwą kaleki! Otwórz oczy! Zamknij oczy! Koniec w tobie! Cholera! Weź, tyle czujesz z tego ma. Jak się wybierze z tej szczerwy na wycieczkę. Dlaczego tak jest? Skąd to poczucie braku kontroli? Przez rozdzielenie się władzy i polityki. Władza to możliwość działania. Polityka to możliwość decydowania o tym, jakie działania podjąć. Jeszcze do niedawna władza i polityka skupiały się w jednym miejscu, w państwie. Już tak nie jest. Władza przeniosła się poza państwo. Władza. Instytucje polityczne są słabe, nie kontrolują już niczego. Żyjemy w nowym stanie natury i tego się boicie. Rzeczywistość wymknęła wam się z rąk. Stan natury to stan wojny każdego z każdym. A życie człowieka w stanie natury jest samotne, biedne, bez słońca.